28 maja 2024 roku. Czas pędzi nieubłaganie. Dopiero maj się zaczął, a zaraz się będzie kończył. Ale trzeba przyznać, że był piękny. Ciepły, może trochę mało deszczowy, ale piękny. No i jestem sobie znowu tutaj. Brakuje mi tylko trzeciej ręki, żeby się opędzać od meszek. Jak nie komary, to meszkinia, zwariować można. No to będzie krótko i na temat. Najtrudniejsze zmiany. Można zmienić pracę, można zmienić miejsce zamieszkania, można zmienić umeblowanie w domu, można zmienić samochód i właściwie stała jest tylko zmienność. Można zmienić sposób ubierania się i tych zmian jest niesamowicie dużo. Można zmienić swoje otoczenie towarzyskie. O, taka dzisiaj moda zapanowała, że jak mi nie pasuje, jak jakiś toksyczny jest, to go wyautować i już, i święty spokój. Ciekawa jestem, jak to się robi, bo przecież czasami przestajemy z ludźmi, którzy są w naszym życiu zawsze. Dokonać tej zmiany, powiedzieć człowiekowi, wiesz co, no ale to, ty się zachowujesz jak wampir, ja po spotkaniu z tobą to się czuję źle, to do widzenia. A na przykład jest to ktoś bardzo dobry, ale trudny. I to się chyba nie kłóci ze sobą. Znam kilka takich osób, dobrych, uczciwych, szlachetnych, szczerych, ale równocześnie bardzo trudnych, a najtrudniejsi są dla siebie. Jakie to jest smutne obserwować człowieka, który najtrudniejszy jest dla siebie i tyle rzeczy robi w swoim życiu, żeby sobie to życie utrudnić. A może kiedyś o tym będę rozważać, ale najtrudniejsze zmiany, o jakich tu zmianach można mówić? A te zmiany w naszej głowie, w moim odczuciu, to są najtrudniejsze zmiany. Zmiana sposobu myślenia, zmiana nastawienia. I to okazuje się być takie trudne. Jak popadniemy w jakieś nawyki, nawyki myślowe, przyzwyczajenia, jakieś schematy, to zmiana tego okazuje się być naprawdę trudna. Naprawdę trudna. I to tak, że czasami wydaje nam się, że aha, załapaliśmy, dobra, już mamy inne nastawienie do sprawy. Teraz będzie inaczej. No skoro ja mam takie i takie nastawienie, to już wiem, że w takich sytuacjach to będę tak, tak i tak. Trach, siach. I znowu wracamy do tego samego, co wcześniej. To jest niesamowite. Ale to naprawdę jest trudne. Najtrudniejsze zmiany to te w naszej głowie. Łatwiej zmienić wszystko, co jest z zewnątrz. A trudniej zmienić to, co jest w środku. Dlatego potrzebni są nam czasami ludzie, potrzebne są nam książki, wydarzenia i to wszystko, co sprawia, że nam to wychodzi, że nam się to udaje, że nabywamy jakichś innych nawyków, innych przekonań, innego nastawienia. Najpiękniejsze w tym jest to, że nie jest to niemożliwe. Że jeśli wykonamy tę pracę nad sobą, praca, a co to już bez tej pracy, to się nie da? Ano się nie da, bo te najtrudniejsze zmiany wymagają ogromnego wysiłku. Mogę leżeć na kanapie
i patrzeć w sufit. I mocować się nad tą zmianą, tak, że pot występuje na czoło. A tak właśnie to często wygląda. No nie od parady pokazany jest człowiek u terapeuty, który leży na kozetce, a terapeuta z nim tam gada. No to taki zabawny dla mnie schemat tego, jak wyglądają takie seanse terapeutyczne. Ale przecież taki pacjent to by się zmordował nieludzko siedząc tylko i słuchając. A to czego ułożyć, położyć i niech te zmiany się zaczynają dziać. Wszak one najtrudniejsze są właśnie. Ale dobre jest to, że nie są niemożliwe. Że można do tego dążyć. Trzeba tylko chcieć i odkryć, na jakiej zmianie nam zależy. O co tak naprawdę chodzi. Czego tak naprawdę chcemy. Co jest niewygodne. Co przeszkadza. Co tej zmiany wymaga. Jeśli tego nie zrobimy, to co? No to nic, no to będziemy się mozoli z jakąś trudną sytuacją, z jakimś trudnym kawałkiem nas. A popadanie w różne dołki, przygnębienia, frustracje, jakąś niemoc, wszystko to są znaki, że trzeba coś zmienić. Że ta najtrudniejsza zmiana jest przed nami. Że trzeba się za to zabrać. Jeżeli chcemy poczuć radość, spokój, szczęśliwość, zadowolenie z siebie, z otaczającego nas świata. Z otaczającego nas świata. To ciekawe, jak tu można poczuć zadowolenie. Jak to wszystko wygląda tak, jak wygląda. Strach się bać. Ale tak naprawdę ten świat ma na nas taki wpływ, jaki my mu wyznaczymy. Taki wpływ, jaki na jaki mu pozwolimy. No tu się pomądrzyłem, bo tak właśnie uważam. Mogę się odgrodzić od tego świata. No nie, nie mogę się odgrodzić od tego świata, ale ja decyduję, jak on będzie na mnie wpływał. I to jest wspaniałe. Jeśli naprawdę w to wierzę. Jeśli naprawdę umiem sprawić, by tak było. Ale te wszystkie zmiany owocują tym, że człowiek jest szczęśliwszy. Po wykonaniu takiej roboty nad sobą mamy uczucie satysfakcji, radości. Tego, że udało się coś zmienić, że nie skacze komuś do gardła tylko dlatego, że ma inne zdanie na taki czy taki temat. Potrafię zapanować nad moją emocją takiej czy innej sytuacji. No ale co to znaczy zapanować nad emocją? To nie jest zdusić ją, rzucić ją gdzieś tam, żeby nawet nosa nie wyściubiła. No nie, już wczoraj się mądrzyłam. A popatrzeć w oczka tej Zozie, a przyjrzeć jej się dokładnie, a pozwolić, żeby się przewaliła przez nas. A co? A potem spróbować przeanalizować, zrozumieć, czemu się pojawiła. To jest cudowne uczucie, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego właśnie, dlaczego się pojawiła, co miała nam do powiedzenia ciekawego. O kim? O nas. I to jest wspaniałe. Najtrudniejsze zmiany to te w naszej głowie.
A najcudowniejsze jest to, że one zawsze są możliwe. Że możemy sięgnąć po różne źródła pomocy, które sprawią, że do tej zmiany dojdzie, że ona się zadzieje. Że po prostu będzie to korzystne dla nas. No i chyba tyle w tym temacie. Nie udzieliłam niestety żadnej porządnej rady, ani nie wypisałam recepty, jak to się robi. Nie, nie, nie. Jest to tylko moja refleksja taka właśnie, że o te zmiany najtrudniej, ale jest się o co bić. Po co? Dla większej szczęśliwości, spokoju, radości i tego wszystkiego, co niesie z sobą życie. Żeby zauważać takie piękne poranki. Żeby to wszystko brało górę nad tym, co nie jest przyjemne, nie jest korzystne dla nas. A i tak bym się rozrzewniła i smęciła tu nie wiadomo dokąd. Meszki troszkę mi odpuściły, wiedziały, że muszę nakręcić ten filmik. Nakręcić filmik, o jak to pięknie brzmi. Zrobić ten filmik. No i tym optymistycznym akcentem, że te najtrudniejsze zmiany nie są niemożliwe. Trzeba tylko chcieć i zdać sobie sprawę, gdzie jest ta nasza niewygoda, z którą powinniśmy zrobić porządek. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. Z taką właśnie refleksją i otuchą w sercu. Najtrudniejsze zmiany, kiedy już zaistnieją, przynoszą najsłodsze owoce.